Siemaneczko, witam was w drugim dniu darmowej paczki z okazji 6. rocznicy FIFA Ultimate Team. Dzisiaj nam oferują złotą paczkę graczy premium, czyli trochę mniejsza niż była wczoraj, ale też całkiem dobra. Tylko piłkarze, więc zobaczymy, co dzisiaj nam zaoferują. To jest chyba paczka warta 7,5K. Tak, zgadza się, to jest paczka warta 7,5K. Więc zobaczymy, co nam się trafi. Oczywiście cyknę fotkę. Wiem, ja tam wtedy wyciąłem ten moment, miałem otwierać tą pierwszą paczkę. Więc teraz cyknę fotkę, żebym miał na pamiątkę, że otwierałem kolejną taką darmową paczkę, bo to może mi przynieść szczęście i po prostu będę wiedział, że takową paczkę otwierałem. Dobra, trochę nie ruszać. Dobra, teraz cykam fotkę. A! Jeszcze jedną, może taką na pamiątkę. O! Dziękuję. Dobra, selfie nie będę robił. Otwieramy paczuszkę i oczywiście kolejna minuta zamkniętych oczek. Coś tam będzie, może dzisiaj kolejny inform. Liczę na to, że dzisiaj zasłynie tam kolejny inform. A jak nie, to i tak będzie ciekawie. Oczywiście sobie odliczam czas. Więc dzisiaj będzie kariera Cristiano Ronaldo, który strzelił tylko jedną bramkę przeciwko Barcelonie. No niestety nie miał tym razem fuksa Ronaldo, żeby po prostu wygrać. A niby to taki najlepszy piłkarz, a sami widzieliście, że Barcelony nawet nie potrafił pokonać. No trochę wstyd, powiem szczerze, jak na światowego piłkarza, ale to jest też człowiek. On nie jest maszyna, która nie wiadomo co robi. Chociaż pokazywali tam test wytrzymałości Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. No ale co to dało, skoro Ronaldo z roku na rok jest coraz starszy i no, po prostu za chwilę się wypali całkowicie. Nie będzie już takim topowym piłkarzem. Oczywiście Pele to jest dalej król futbolu światowego. Więc no tutaj nie ma co mówić. Zaraz będziemy otwierać gały, bo mnie też już boli od zamykania. 3, 2, 1. Sambę zatańczę dzisiaj, super. Ciekawie. Da się to sprzedać? Nie, to oczywiście też nie jest na sprzedaż w żadnym wypadku. Czemu lagi są takie? Pewnie mam przeglądarkę włączoną i kabaja mam w duplikacie. No dobra, no to dzisiaj samba. Tylko samba. Tutaj trafiłem dwóch z ligi francuskiej i trzeciego w duplikacie. Siemaneczko, witam was w trzecim dniu 6. rocznicy świętowania FUTA 15. Znaczy FUTA, ogólnie FUTA. A dzisiaj jest Jumbo Premium złota paczka, w której będzie 24 karty, 20 złotych, w tym 7 rzadkich. To będzie trzeciokrotna okazja. Może zanim wam otworzę, to pokażę wam taki mój koncepcyjny skład mojej najlepszej jedenastki. Proszę bardzo, tak sobie po prostu w moim umyśle stwierdziłem, a to by była moja najlepsza jedenastka. Oczywiście kawa nie godałem ze względu na to, że chyba w nim najwięcej rozegrałem w tej FIFA. No ta obrona to musi być obowiązkowa, Alaba zarzuty wolne, które robi profesjonalnie. Piszczka dałem, bo Rodak to mam prawo, Neuer to po prostu jest mistrz świata na bramce. Hazarda dostałem w FIFA World, jak i w 14. I po prostu to jest dla mnie chyba najlepszy lewy pomocnik, innego się nie znajdzie. Di Maria, a to, że był w Benfice, w Realu Madryt grał najwięcej. No i teraz zasiada
u Czerwonych Diabłów jako chyba jeden z tych naprawdę wybornych pomocników. Schweinsteiger za to, że w 14 mi tutaj dalekie strzały, torpedy armatyczne robił naprawdę bomba. Robben za jego szybkość, za to, że pokazał na mundialu, że Hiszpanię potrafił pokonać bez zbędnego problemu. No i Casillasa normalnie rozgramiał. Ibra, no, mistrz świata w strzelaniu naprawdę stylowych bramek. Kiedy teraz strzela tylko karne. I Cavani, no, za to, że jest w 15 moim bukiem. Tak, już miałem się wzruszyć, ale tego nie zrobiłem. Okej, no to teraz przechodzimy do otwierania tej darmowej paczki. Ciekawe, co w niej będzie. Oczywiście fotkę należy cyknąć, bo to jest znowu pamiątka. Oczywiście w pozytywnym sensie mówię pamiątka. Dobra, trzeba cyknąć fotę. Powiększ to, kurde. O, ale się teraz rozmazało. Okej, teraz cykamy ze dwie fotki. Okej, jest. Po prostu to robię na pamiątkę, bo to ma znaczenie, bo tego nie będzie już nigdy więcej. To może być w następnej FIFA 16, takie coś. Dobra, zamykam gały i otwieram kolejną paczkę. O, luju, daj mi i... Już mam odliczone 5 sekund, więc wiecie, no zawsze lepiej będzie, jak poczekam tą minutę. Tam fajna muzyczka sobie znowu leci, więc ja mogę się po prostu rozluźnić i poczekać, aż ta minuta minie. I po prostu moim oczom ukaże się coś nieprawdopodobnego i niesamowitego. A jeśli nie, no to po prostu będę miał gorycz rozczarowania i będę musiał żyć z przekonaniem, że będę musiał mieć takich, a nie innych piłkarzy. Już mi pewnie minęło z pół minuty, jak nie lepiej. Po prostu jak zobaczyłem drużynę tygodnia, to ja myślałem, że ja zemdleję. No w sumie Ibra strzelił hat-tryka, no to ja się nie spodziewałem, że on tam będzie w top trójce najlepszych zawodników tygodnia. Ale nie, to było dla mnie nieprawdopodobne, jak zobaczyłem go tam z overallem 9-2. Czyli to coś mówi, że będzie w tocach. Że on będzie w tocach. 3, 2, 1 i gówno. Higuain i znowu Eriksen. Heriksen, którego nie sprzedam, a ostatnio go sprzedałem za 3 kawałki. No nic, no nic, no nic. No trudno, no. Ale są darmowe kontrakty. Eriksen przynajmniej teraz będzie tym razem siedział. Mamy Higuaina. No i wszystko zabieramy do klubu. Siemanko, witam was w drugim odcinku kariery bramkarzem światowej klasy Manuela Neuera, czyli mają kolejne zwycięstwo i tutaj będziemy dzisiaj, mam nadzieję, że ten mecz już będzie uznany. O, Niemcy kontra Belgia. Jest! Zagramy. Niemcy kontra Belgia. Będzie grubo. To znaczy, że będzie, powiedzmy, że będzie to starcie Robbena z Hazardem, więc no to już nie ma żartów. No w końcu zagramy mecza, jakiego normalnie jeszcze nie wymarzyłem sobie. Tak, to są te. Okej, zgadza się wszystko. I gramy jako Neuer. Tutaj Neuer. Nie! Chciałem zmienić poziom jeszcze trudności. Kurde, zapomniałem. O, to ja będzie ostry dribbling. Kisling, tu widzę. O, jak się wyrąbał chłopiec. Dobra. O. To będzie gruby meczek. Aż cutscenkę zostawię. Reprezentacje, dwie reprezentacje. Niemcy, Belgia na Olympia Stadion. Niemcy na pierwszym miejscu, Belgia na czwartym. Pomiędzy nimi jest Turcja i Dania. Okej, Martin Tyler i Alan Smith komentatorami będą tego meczu chyba towarzyskiego. Tak, widzę tutaj Courtois.
Jest Courtois. Gdzieś Hazard jeszcze powinien być, ale go nie widzę. Dwumetrowe ścierwo, które w ciągu 2 minut niecałych puściło 2 bramki. No to jest rekordzista. Pomiędzy Chelsea. O! Ten Niemiec. No to będzie wyjątkowy mecz. Co to za lagi? Szajzę! A teraz Belgii, którego nie znam za Chiny. O jest Azardino! Ma pokazać klasę. Jest Marouane Fellaini, jest Vincent Kompany. Kto tam jeszcze? Kogo ja znam? Tego Murza ja nie znam z długimi włosami. I tamten dwumetrowy dąb to jest Thibaut Courtois, który grał w Atletico Madryt i potem przeszedł do Chelsea, ale potem go znowu wywalił i wrócił znowu do Chelsea. No, tak z nim było. Nie wiem co to za lagi. Mamy tutaj Filipa Lama jako kapitana w formacji 4-2-3-1. Kessié na ataku, ale oczywiście bym dał Millera na napastnika, a za niego Robena. Ja, Robben jest tym Holendrem, co ja pieprzę. Jakiś Buffel jest tu kapitanem. 4. O kurde, jaka formacja. 4-4-1. Jakaś posrana ta formacja. Chyba 4-3-2-1. No, mogę tak powiedzieć. Jest Fellaini, jaki tu wypuszczony. Belk. No, mecz to będzie meczów. To, że jest mecz reprezentacyjny. Tyle symulacji było i się opłaciło. Sędzia jakiś tam dupny. No Jer, ty masz dzisiaj bronić, pamiętaj. Ty się ostatnio się splamił, ale i tak wygrali. Dobra. Mecz wyjątkowy. Jutro też gra Szwecja z kim tam gra? Nie wiem. Dobra. Na razie patrzymy się z perspektywy środkowego boiska, kamery poruszającej się, a potem ewentualnie będziemy trochę już patrzeć na Neuera. Co to za lagi? Kurde. Skąd one się w ogóle. Ty, rykoszet był. Ale mogło się skończyć gorzej. Rzut rożny jest w ogóle, czy. Ty, co się tam plujesz, kurwa? Już dość w tamtą niedzielę zrobił kłopotów w Chelsea. Jeszcze chcesz reprezentacji narobić. Dobra, trzeba przewijać te cutscenki. No ale Courtois. LOL, LOL, LOL! Co on zrobił, Courtois? Przecież ja myślałem, że on to puści. Dobra, złap tą piłkę. Myślałem, że tego nie złapie. Kislik się rzucił. Ten jeszcze Belg został poturbowany. Ale na razie przewagę na boisku mają Niemcy. Ale widzę, że Belgia nie ma zamiaru też się opieprzać. A zwłaszcza Eden Hazard, który swoją klasą, no, mówi wszystko. Dobra, tak trochę spojrzę na Neuera. Tak, Neuer zdrowy. Coś tu się dzieje. Ci Niemcy to tak napieprzają na tych Belgów ostro. I już. Dobra, 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 ustawienie Neuera, żeby nie było, że zaraz on znowu coś puści. No dobra, dobra, ustaw się Neuer tak jak ci tutaj każą. O kurde, to jest niebezpieczne. Sorki za krzyk, ale już myślałem, że on to trafi. Który to był? Jakiś Temujin. Ale Neuer to bez problemu wychwycił. I teraz jakoś wykopiemy tą piłkę. Tak leciutko. O, i oczywiście Neuer już dostał większą ocenę. Większą niż się spodziewałem. Teraz. Kurde! Co te lagi robią? Dobra, wycofamy. I tutaj widzicie takie przyciski. Ja mam to naciskać. Takie quick time eventy bym powiedział. I to jest dobre, bo Neuer może tak teoretycznie sterować tymi piłkarzami, ale na inny sposób. Dośrodkowanie! O, kurde. Tu podanie. Kolejne dośrodkowanie. Nie będzie jednak dośrodkowania! I Courtois to wybronił, ale ledwie. Ledwie mogło to się skończyć nawet gorzej dla reprezentanta Belgii. Dobrze, pod kontrolą mają Niemcy.
Coś na Jerowi spadła cena. Ja tego totalnie nie rozumiem. Czyżby. No Jer, ty masz tu stać, kurde. Czego muszę poprawiać? Dobra. Już myślałem, że to było do mnie podanie. Ale dobra. Jest dobrze. Najpierw to niech oni tam popodawają sobie te piłeczki, żeby do mnie nie musieli podawać. Gnoje. Bo wiem, do czego oni są zdolni. No, Belgia też naciera. A zwłaszcza Marouane Fellaini, który ostatnio z defensywnego pomocnika stał się nagle ofensywny. To jest zdziwienie. No i teraz Neuerowi spadła cena z powrotem na 6-0. To jest dla mnie totalne nieporozumienie. Tu widzę, że kolejne nieporozumienie Niemców. Dobrze. Biegnie Niemiec. Dlaczego wycofałeś? Co to? PSI mieli już 100% akcję. Mogło to się skończyć 1-0 dla Niemców, ale jednak tego nie chcieli. I jak widzieliście, atak nieudany. Ty Neuer powinieneś tu gdzieś stać, a nie robić sobie jaja. Po prostu dobra. Neuer ustawienie, bo wiesz, zaraz nas zaatakują, a zwłaszcza taki Belg jak Eden Hazard, to już jest naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. Tutaj ustawienie Neuera. Będą wyrzucać z autu Belgowie. Teraz uważać, uważać. Ciekawe, jak tam Bayern gra bez Neuera. No kurde. Żeby zaraz nie było jakiegoś dośrodkowania. Dobra. Dalej Belgowie przy piłce. No co jest grane? Co ci Belgowie mają jakąś przewagę liczebną? Ich jest tam 300? Bez przesady. O, uważaj, bo jak będzie pierdynknięcie, a jeszcze nie daj Bóg dośrodkowanie, o, to będzie już tragicznie. 31 minuta, niemal 32, a teraz Belgowie przy piłce są znowu i ich przewaga mnie trochę denerwuje, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do gorszych rzeczy. Niemcy teraz coś spróbują, jakąś taktykę. Tu podanie zrobił. Tutaj teraz kiwki robi. No i Pudło. Który to strzelał? Kisling, ty skiszony niemiecki gnoju. Żebym ja cię nie zmienił przypadkiem. A, to jest walka o jakiś puchar, widzę. Więc, no to jest nawet ważny mecz, bym powiedział. Nie jest byle co. Weź ty podaj, a nie cackaj się z tą piłką. Tu to podanie, no i Kissing, jak spieprzysz mi kolejną akcję, ja ci tego nie daruję. To ci nabitki przerobię, nie wiem co ty. Po co on wycofał? No nie. I to już był słaby strzał, bo Courtois wiedział, jak to zrobić. No i jest remis. A Neuer nie ma co robić, nudzi się totalnie. Aha. A Belgowie faulowali, takie buty. Już 4 razy obronił, a mój Neuer to się nudzi normalnie jak nigdy. To Schweinsteiger tak strzelił słabo. No sądziłem, że coś mocniejszego pokaże. Ale jednak widzę, że nie za bardzo. Dobra, podania, podania, seria podań, bo tutaj się szykuje zaraz mocna akcja. Kisling, skiszony. No i ten musiał w Murzyna wlecieć, ale nie, nadal, żeby strzelić. Co za idiota, ja tego Kislinga zaraz zmienię, no i pewnie żółta w pysk. Nie, ostrzeżenie dla Niemca, tak, Niemcy zawsze mają ulgę, tak. Taryfa ulgowa dla nich się zawsze należała. Jakby tu, puf, jak się Belg wyrąbał. Nainggolan z AS Romy. No nie poznałem, mój, po łysinie bym nie poznał tego Belga. Ale jak po nazwisku, to już wiem, że gra w lidze włoskiej. Tak samo dobrej jak Juventus. No i dla Belgów piłka z wyrzut z autu. 45 minuta doliczone, 5 minut i nadal 0 do 0. Czy to jest możliwe, że Niemcy są równi Belgom? Czy może jednak podstawią jakąś poprzeczkę i zrobią coś więcej. Teraz uważać, bo Neuer. Ło. Czyżby jakiś atak na koniec? Na 45 minutę.
Coś mi tu nie gra. Cały czas widzę przy piłce z Belgów tego, Fellainiego. Jakby był napastnikiem normalnie. Tak wygląda to. Dobra. O kurde, o kurde. Uważać, uważać, bo zaraz może. Dobrze. 0 do 0. Neuer się nudzi normalnie jak nigdy. Ażbym nim znowu wyszedł, ale to jest mecz reprezentacji, więc no. Lepiej, żeby sobie Neuer wstydu nie narobił. O, ładnie Hazard wyglądasz, tylko szkoda, żeś mu nie strzelił nic, no. Bo Neuer to się tam nudzi normalnie. Musi chyba do laski SMS-ować podczas meczu, bo ten to już wyliniał normalnie. Nawet się nie spocił. Już nawet kapitan Bayernu i reprezentacji Niemiec się bardziej spocił od bramkarza. No, naprawdę, tak było. O, widzę, że Polska 2 do 1 z Danią wygrywa. A Węgry przegrywają, Węgrzy z Turkami 2 do 0. No ja bym tego Kislinga zmienił, ale no nie mogę robić zmian. Ten idiota musi tam grać. No cóż, gramy. No Neuer przy bramce to jak normalnie ten Hitler przy artylerii, no. Wiem, takie porównanie, że mnie możecie za to zhejcić. Dobra, ja się napiję. Oni tutaj będą napieprzać tą piłką Belgowie. Mam nadzieję, że nie na długo. Bierz mu tą piłkę, kurde. Co wy sobie pozwalacie tak dużo? Dobra, Neuer i tak tam stał. Niemcy przy piłce. Teraz mam nadzieję, że Kisting coś skombinuje. Bo jak nie, to ja mu obetnę te niemieckie palce. U stóp oczywiście. Ale u ręki też mogę, jeżeli. U dłoni, jeżeli mnie. No to za ofensywny Belg. Znowu Naingolan. Chyba chciał się zemścić za to, że go Kisting poturbował. No niegrzeczny był jest z Belgii, nie? No niegrzeczny. Dobra, teraz Niemcy rzut wolny. Zobaczymy co się stanie. Ładnie. Ty, Kissing się znowu rzucił, ale nic nie zrobił. Gówno robi w tej reprezentacji. Dobra. Mam nadzieję, że będzie dogrywka. To są reprezentacje. W sumie nie musi być. Chyba, że to jest są euro, które będą za rok. Mam nadzieję, że Polska naprawdę zagra lepiej niż 4 lata temu. Na razie mamy 3 lata, odkąd były ubiegłe euro. No strzelaj to Kisling, ty. No ja nienawidzę tego typa, no to jest jedno chyba z gorszych niemieckich ścierw, jakimi grałem w FIFA 14, nie? Naprawdę. Ja go nienawidziłem wręcz jako reprezentant Niemiec. No strzelaj to. No i Niemcy, Deutsche, AK, Szwaby strzelają bramkę na 1 do 0 w drugiej połowie 59 minuty. Thibaut Courtois rozczarowany, który to strzela? Pewnie Thomas Müller. Nie. Świński. Schweinsteiger. Ładna bramka Szwaba. Ach. A Belg to już chyba musi chusteczki wyciągać. Przepraszam, że się tak zaciąłem. O, Ezil, jaki kurde. Normalnie jak Kennedy od Barbie. Taki radosny, że strzelił Świński bramkę. No, no tak było, no. No i ładnie, no. Nie ma co. Niemcy to jednak potęga, jeśli chodzi o futbol. O, Götze wchodzi. To jest wybawiciel Mundialu 2014. Tak było. Zmienili go. O, niemieckie, deutsche Akzente. Ładnie, dobra, ale ty Neuer tam się nie opieprzaj, tylko wiesz, ustawię się na swoich pozycjach, bo jak będzie taka sytuacja, że kurde cię zaskoczy taki Hazard, to już dla ciebie nie ma ratunku, bo to jest takie szybkie, w pozytywnym sensie ścierwo, które cię normalnie może na strzępy rozerwać. Dobra, 2-0! No jak on to mógł spudłować, który to. No Götze ledwie szedł, no musi się rozgrzać, no silnik diesel niemiecki, to wiecie, no zanim on odpali, to się musi rozgrzać. Tak samo jak Götze wchodzi na boisko, strzelić nie umie, bo się musi rozgrzać. Już by było 2-0, ale nie, nie. Lepiej jest na dobry początek spudłować, żeby potem zrobić lepsze wrażenie.
Thibaut Courtois wykopuje tą piłkę, lecz no, piłka dla Belgów, trzeba uważać. Hazard przy piłce to już jest zagrożenie maksymalne, bo to jest nie dość szybkie, dryblingowo mocne, to i strzałowo pierwsza klasa. Dobra. A tym bardziej w Chelsea. Gdzie tam Neuer się skup? Taki łysy na Ingolan to cię może też zaskoczyć. Co z tego, że łysy, nie, ten codziennie chodzi do fryzjera, żeby koniuszki włosów obciąć, bo on tak robi, no. Codziennie do fryzjera chodzi, nie ma dnia. No, no co tam, no ku, ten zasrany Fellaini to mnie naprawdę działa na nerwy, ale nie, u Czerwonych Diabłów to robi wrażenie. O, uważać! O, byłaby pierwsza akcja dla Neuera, ale niestety obrońca niemiecki nie dopuścił do tego. A se Neuerem kopniemy piłkę. Myślę, że dostarczymy Kislingowi. No i tak też było. I nawet bezbłędnie to wykopał. Dobra, to chyba tam... Nie wiem, który to tam biegnie. Wycofana piłka, bo nam by zabrano. Tu podaj, bo strzelaj! Który to w słupek trafił? Ja go nienawidzę. Jak mógł? Przecież to byłoby 2-0. On setkę zmarnował, przecież był sam na sam. Nie, no ja w tych Niemców czasami nie wierzę. No oni robią takie akcje, ale niekiedy je tak marnują. Co parkujesz busa? Nie. Ja nie chcę, żeby... Co się stało? Jakiś faul? Zmiana. Witzel chodzi z FC Zenitu za Fellainiego. Papa, już cię więcej tu nie spotkam. Jeszcze ci Fakena pokażę na koniec. Idź tam konie karmić. No, idzie Witzel. Zajechało ruskim gównem. Tak, bo on gra w ruskiej lidze. Więc zajechało Putinem. Dobra. O! Ty, byłoby o wiele gorzej, jakby rożny? Tak, bo się od Getsu się odbiło. Dobra, teraz uważać. To będzie pierwsza w końcu akcja Neuera. Dobra, uważać, bo może któryś z tych, nawet Witzel może kopnąć tą piłkę. O kurde, ale dobrze, Neuer nawet dobrze stał, więc nie spieprzył akcji, a wręcz przeciwnie, dobrze. Gdzie ten nasz niemiecki Neuer wykopie tą piłkę? A bezbłędnie! To może jeszcze być setka, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wycofamy jednak. Nie, to był błąd, żeśmy to zrobili. No i Neuer sobie tym samym podwyższył nieco oceny. Nie, już spadła! Niepotrzebnie się nim naruszałem! O kurde, ale nie, teraz to było niebezpiecznie. No, Neuer dobrze, że zareagował. Zorientował się, że coś nie tak. Dobra, biegnie tam jakiś, to chyba Kisling. Nie, Kisling się tak nie umie kiwać. O, patrzcie jak ofensywnie. Chyba zrobimy dośrodkowanie. Nie, no co on kombinuje? Aha, ty kiwa się. Co on robi? Jemu się nudzi? Bez jaj, że tak będziesz bezczynnie... Sorry, że mi się odbiło, ale to co tu się teraz dzieje... Chyba gra Niemiec na czas, no? Good! Sehr gut! No zróbże to dośrodkowanie, no! O, niemiecka akcja! I chyba zakończenie będzie marne. Z wynikiem 1-0, chociaż ja bym tu jeszcze tak nie... Ja bym jeszcze tak nie gadał, bo może być groźnie. Dobra, jednak nic nie będzie. I chyba się to tylko zakończy wynikiem 1-0. Patrz, jak Niemiec się tu ładnie wyglebił. Chyba nawet to był Kisling. 90 minuta doliczonego czasu, 4 minuty. I czy coś się jeszcze zmieni? Czy chociaż Hazard okaże się honorowy i szczeli bramkę na 1-1? Chyba raczej już wątpię, żeby coś w ogóle... Potęga Belgii zrobiła. 1-0. Jak dla mnie wynik całkiem słaby, bo wiem, że... No co ty, Neuer, tańczysz? Ty żeś nawet piłki nie dotknął w tym meczu. I jeszcze śmie tańczyć. Jak chcesz tańczyć, to się zapisz na Macarena albo na Gangnam Style. Ale nie, meczyk naprawdę mocny.
No i ocena 6-3. Jakby było mocniej, byłoby. No cóż, nie chciałem się bawić. Jak będzie mecz ligowy, to Neuerem się pobawimy. Może nam się uda bramkę strzelić. No nie nabiegał się Neuer na tym boisku. No muszę przyznać szczerze, nie nabiegał się. Nie? Ale jest te chociaż 1 do 0. Ocena, no ocenowo to powiem tak, że najlepszy tutaj był Filip Lam, mimo wszystko. Kapitan, tak, kapitan musiał być najmocniejszy. No i Polska wygrała 3 do 2 i Turki rozgromiły bodajże tych Węgrów. Kolejny mecz będzie reprezentacyjny, ale to już chyba w następnym odcinku, to będzie bodajże sobota i będziemy walczyć z Węgrami. Okej, czyli to widzę, że to są już mecze eliminacyjne reprezentacji. Okej, no to dziękuję Wam bardzo. Odcinek będziecie mieli dłuższy przez symulację, ale Neuer naprawdę nic nie zrobił. Stał na tej bramce, nudził się. No jakbym nim wyszedł, to pewnie bym tą bramkę stracił, ale po prostu nie chciałem ryzykować. Trzymajcie się, na razie, jo.